Jaki jest twój ulubiony dziennikarz sportowy? Komentator? Bardziej komentator, Tomasz Wieszycki z Kanal Plus. No sam gra w piłkę, tak? Kto wie, jak dany zawodnik się zachowuje. Na meczu są raz momenty lepsze i gorsze, a on stara się zawsze być obiektywny, także za to go bardzo docenię. Który z twoich kolegów z boiska najlepiej nadawałby się do programu Taniec z Gwiazdami? Aha, Taniec z Gwiazdami? Myślę, że Valencia, nowy chłopak kolumbijski, ma taki fajny rytm, lubi tańczyć, także śmiało bym go polecił. Zespół muzyczny, do którego składu chętnie dołączyłbyś, gdybyś był muzykiem? Akcent. Po prostu lubię piosenki tego pana. To ciągniemy dalej temat muzyczny. Jaki utwór najczęściej śpiewasz, biorąc prysznic? Rzadko, kiedyś śpiewam pod prysznicem. Bardziej gdzieś tam rozmyślam niż śpiewam. Zaklinowałeś się w windzie z Cristiano Ronaldo. O czym rozmawiacie? O życiu. Twoim popisowym daniem w kuchni jest? Jajecznica. Ze szczypiorkiem. Najgłupszy program telewizyjny, jaki ostatnio oglądałeś? No jest kilka takich. Zdrady, okryta prawda. Coś w tym stylu. A, słoiki jeszcze. Także jest kilka. Gdybyś został prezydentem Polski, jaka byłaby twoja pierwsza decyzja? Nie byłoby podatków. Kolejne Mistrzostwo Polski z Wisłą Kraków zdobędę w roku? No i pomyślę, że 2017. 2019. Zapraszam do oglądania tego filmiku na łączynaspasja.pl. Pozdrawiam, Patryk Małecki.